My jesteśmy budowlą. Nauczanie domowe. 9 listopada. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, wersety od 9 do 11 i od 16 do 17. Bracia, wy jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Kiedy mamy świadomość, że jesteśmy budowlą, mamy też świadomość, że potrzebujemy zbudowania. I można wymienić takie trzy osoby, które nam pomagają. Po pierwsze, budującymi są ci, którzy nad nami pracują. To są rodzice, katecheci, księża, wychowawcy, przełożeni. Potem budujący są też ci, którzy jako osoby z boku są dobrym wzorem. Czasem mówimy, jestem zbudowany jego postawą. Świadectwo nas po prostu zachęca do czynu. I w końcu budującymi jesteśmy także my sami. Wtedy, kiedy decydujemy, gdzie, jak, z kim, właśnie tę budowlę podejmuję. Przyjrzyjmy się więc temu naszemu budowaniu. Pod jakim kątem? Pod pewnym kątem planowania, bo o takich etapach mówi tutaj Paweł. Najpierw potrzebny jest fundament, czyli wiara, Jezus Chrystus. To jest zbudowanie dobrego fundamentu, położenie go odpowiedniego w odpowiedni sposób. Potem przychodzi czas na to, żebym ja wzrastał, żebym się umacniał. I te elementy budowania, ten materiał, Pismo Święte, sakramenty, modlitwa, wspólnota, relacje, dobre książki, dobre nauczanie, zaangażowanie, służba, to wszystko mnie buduje. Powinienem korzystać z tych materiałów, ale też powinienem rozumieć, że po kolei buduję poszczególne piętra. Buduje parter, pierwsze piętro i w momencie, kiedy kogoś dopuszczam do tego budowania, biorę od niego budulec, z tego będzie się tworzyć. Najpierw mój parter, czyli moje mury, ściany działowe, strop. Komu zlecam te prace? Z kim współdziałam? To jest ważne. To jest istotne, żebyśmy dobrze to zbudowali. I kiedy mam już ukończony pewien etap budowy, w coś zainwestowałem i to przyniosło już jakiś efekt, mogę zapraszać do świętowania, do radości, do ucieszenia się tym, że jakiś etap został zakończony. Na przykład 18 urodziny, wejście w dojrzałość. Na przykład zaręczyny. Na przykład śluby zakonne i tak dalej. Jakiś etap. Etap budowania, który pozwala mi odkryć tak jakąś przestrzeń siebie samego. Dzięki łasce Bożej oczywiście wybudowałem z pomocą innych. Z tym założeniem, że te trzy osoby, przełożeni, świadkowie i ja sam, jesteśmy budującymi. Oczywiście przede wszystkim zależy to ode mnie, ale muszę to zauważyć. Zarówno co do planów, jak i co do osób. I jeszcze raz chcę wrócić do tego przeżywania etapów budowy. Bo wtedy, kiedy kończę pewien etap, to cieszę się pięknem spotkania tych osób, które ze mną podejmowały trud, które są obok mnie. Świętujemy ze śpiewem, z uroczystą kolacją, ze wspomnieniami, z gośćmi, których zapraszamy. To jest zakończenie pewnego procesu. Ważna rzecz, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy w procesie,
Ale to nie tak, że my ciągle, tylko ciągle z cementem, z cegłą biegamy, wszędzie rozgardiasz harmider i nie ma czasu nawet zobaczyć tego, że te etapy budowy postępują. Ważne to jest, żebyśmy to zobaczyli. Ja jestem budowlą. Dobieram pracowników, dobieram materiał i umiem ucieszyć się etapami budowy. Zadanie dla Ciebie na dziś. Poświętuj coś, co zakończyłeś. Może zapomniałeś o tym. Zaproś małą grupę, przyjaciół, znajomych, rodzinę. Zaproś, by im powiedzieć, słuchajcie, ucieszyłem się czymś, co zakończyłem albo co mi się udało. Jest to ważne, żeby to świętowanie poszczególnych etapów budowy było też Twoim udziałem. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.